Hej, z tej strony Tekilka, witam Was wszystkich w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwszą mangę od wydawnictwa Tenko, mianowicie Heroines Game. Główną bohaterką historii jest Alice, liderka grupy idolek Wonder Princess. Według fanów jest przeuroczą, wrażliwą i oddaną swojej pracy osobą. No cóż, w rzeczywistości zgadza się tylko jedna z tych rzeczy. Mianowicie oddanie swojej pracy, aż za bardzo. Przez koleżanki zespołu Alice nazywana jest osobą bez serca, okrutną i dążącą po trupach do celu. Alice pragnie zostać najlepszą idolką w historii i nic nie zatrzyma ją przed osiągnięciem tego celu. Pewnego dnia coś się jednak zmienia. Alice budzi się w dziwnym, mrocznym miejscu. Nie ma pojęcia, jak się tutaj znalazła, ani jak się z tego miejsca wydostać. Nagle zauważa na łące dziewczynę w czerwonym kapturku, pochłoniętą zbieraniem kwiatów. Ma nadzieję, że dzięki jej pomocy odnajdzie drogę do domu. Jednak nagle kapturek dziewczyny zmienia się w łeb wilka, a ona sama zaczyna do niej strzelać, ze spokojem oznajmiając, że Heroine Game właśnie się rozpoczęło. Tak wygląda wstęp do tej historii i jak możecie się zorientować po dwóch pierwszych postaciach, Alice i czerwonym kapturku, mamy do czynienia z survival game z postaciami z bajek i opowieści. Motyw prowadzący jest jednak troszkę inny niż w typowych historiach z tego gatunku. Tutaj bowiem rozgrywka dzieli się na bohaterkę opowieści oraz na łowców, którzy muszą ją zabić w określonym czasie. Żeby wyjaśnić to lepiej, nasze bohaterki spotykają się w wielkiej sali, gdzie mogą ze sobą porozmawiać, poznać się lepiej, a następnie jedzą kawałek ciasta, który decyduje, czy są bohaterką opowieści, która musi zabić wszystkie łowczynie i wtedy wygrywa, czy też właśnie łowcą, który może połączyć siły z innymi i ich celem jest zabicie bohaterki opowieści. Jeżeli łowcom się to uda, wracają do sali i wszystko zaczyna się od nowa. Wybierana jest nowa bohaterka. Nagrodą za zabicie wszystkich uczestniczek jest oczywiście spełnienie jednego życzenia, jakiekolwiek by ono nie było. Świat przedstawiony jest trochę pogmatwany. Każda walka i otoczenie zmienia się w zależności od tego, która z dziewczyn jest obecnie bohaterką opowieści. A i każda z uczestniczek ma swoje unikalne umiejętności i moce, co może znacznie zmienić przebieg gry. Każda manipulacja, nieczysta zagrywka czy as wyciągnięty z rękawa może całkowicie zdecydować o zakończeniu rozgrywki. Alice również zamierza dać z siebie wszystko, poprzez swój spryt, grę aktorską i manipulację, które jako topowa idolka opanowała do perfekcji, pragnie spełnić swe marzenie i nie pozwoli, aby ktokolwiek jej w tym przeszkodził. Ja osobiście uwielbiam motyw survival game. Obejrzałam i przeczytałam ich mnóstwo, więc bardzo się ucieszyłam, gdy Tenko zapowiedziało ten tytuł. Jeżeli chodzi o kreskę, to jest cudna. Bohaterki wyglądają świetnie i ich projekty postaci są obłędne. Mi szczególnie spodobał się wygląd kopciuszka i małej syrenki. Manga niestety ma też swoje niedociągnięcia, a mianowicie czasami akcja dzieje się za szybko, a walki potrafią być bardzo chaotyczne. I coś, co mi się bardzo nie spodobało, to przeskok pomiędzy scenami Alice w zespole, boom, Alice w alternatywnym wymiarze. I nagle informacja, że ona już tu jest 3 dni, mimo że my tego nie widzieliśmy i nie mamy pojęcia, jak się tu znalazła i co robiła przez ten czas. Gdyby była scena, że na przykład po prostu się budzi i jest już w tym świecie, to byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe. Mimo to manga mi bardzo wciągnęła. Ma niespodziewane zwroty akcji, przepiękną kreskę i ciekawe bohaterki, które potrafią zaskoczyć. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak ta manga się rozwinie i jakie jeszcze bohaterki z bajek nam pokaże. Zwłaszcza, że manga jest zakończona i skończyła się na 3 tomach, co według mnie jest idealną długością, jeżeli chodzi o survival game, zwłaszcza, że tych bohaterek z bajek nie ma aż tak dużo, więc super, że akcja nie będzie ściągnęła nie wiadomo ile. Także cóż, to było tyle. Zapraszam Was do komentowania, lajkowa, że się podobało. Zapraszam na mojego Instagrama i trzymajcie się. Pa, pa!